Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrunna 4.0, gdzie komentuję swoje ruchy, gram na 10 minut. Już ranking jest pokaźny, partie są na pewno bardzo wymagające. 2258 i mamy przeciwnika 2305. Fajnie, pograjmy. D4, skoczek F6 i teraz niech będzie ruch C4. Ruch C4, zobaczymy jaki debiut wybierze przeciwnik. Jest E6. W takim razie skoczek F3, prawdopodobnie obrona Niemcowicza, ewentualnie może być zagranie D5, czyli przejście do gambitu hetmańskiego. Okej, w tym wypadku myślę, że po prostu zagram goniec Z2, tak, również można. Opcji tutaj teraz jest dużo, na przykład właśnie hetman E7, więc wyprowadzę od razu skoczka w sposób bardzo prosty. Będę chciał za chwilę zagrać pewnie E3, może hetman C2, a myślę, że E3 będzie ruchem tutaj raczej bardziej rozwojowym. Goniec na D3, goniec na B7 i hetman C2, żeby nie wpuścić figury na polu tutaj E4. Tego bicia się w ogóle nie boję. Uważam, że jest dla białych bardzo dobre, bo czarne się pozbywają fajnego gońca, a mi się otwiera fajna linia tutaj do jakiejś ofensywy, ewentualnie długa roszada jeszcze jest w zanadrzu, więc pionek w centrum to też zawsze fajnie się kalkuluje. Okej, i teraz się pojawiła sytuacja, gdzie zastanawiam się nad ruchem D5. Pytanie, czy ten ruch działa? Chyba nie, nie ma tutaj się co zastanawiać nad tym ruchem. Przeciwnik raczej to sobie wymyślił. Ewentualnie zagram długą roszadę. Ja mam taki właśnie też taką naturę, że lubię troszeczkę zamieszać, lubię troszeczkę zagrać niestandardowo, żeby wybić przeciwnika z rytmu, ale tak, on gra bardzo dobrze i słusznie. Ruch D5 jest ruchem bardzo dobrym, dlatego że atakuje centrum, jeżeli ja zrobiłem długą A3, chodzi mi po głowie, bicie. Chyba tak. Chyba trzeba zagrać A3, wymusić bicie na C3, goniec wybija, bardziej centrum pilnuje. I chyba tutaj mimo wszystko teraz bijemy na D5. Skoczek odbić nie może, bo jest strzałka. Pionek prawdopodobnie odbije. Dokładnie tak. I możliwe, że teraz taki ruch jest ciekawy. Tak, zagramy, od razu spróbujemy swoich sił, jeśli chodzi o odciągnięcie tej figury, jak to się wybije, to będzie fajnie. Wieża C8 prawdopodobnie może być zagrane, ale tego też się nie boimy. Ruch A5? Strasznie dziwne posunięcie. Nie rozumiem tego posunięcia, ale prawdopodobnie tu... Tu się wiem, odciągnięcie gońca od obrony punktu E4, ale zawsze mam ruch F3. Kulturalnie ucieknę królem sobie na B1. To są takie ruchy też profilaktyczne, które się przydają często. Możliwe, że taki ruch teraz zostanie zagrany, żeby szybkie B5 szło. O właśnie, dokładnie. A tu na szczęście mam goniec F5. Wymuszające działania tutaj z tej strony, bo jeżeli przeciwnik, dajmy na to, teraz nic nie zrobi, zagra tak, znaczy się zagra B5, no to ja mam strzałkę i będę mógł tu zbić pionka. Pytanie, czy to jest wystarczające? On oczywiście napiera tutaj na mojego króla. Będę musiał pomyśleć o tym, po takim ruchu G6. No właśnie, bicie, skoczek bije, wszystko do końca jak wybijemy. I E4, bicie, oddanie pionka, D5, oddanie drugiego pionka, żeby otworzyć linię. Wygląda to bardzo ciekawie. Czy to jest wystarczające? Wiecie co, chyba na to pójdę w ogóle, na taki forcing. Podoba mi się, żeby on tutaj nie miał szybkiej akcji, czyli bicie. Może od razu E4. Tak zrobimy, goniec bije. I od razu zagramy E4, bo to jest bardziej kuszące. Bicie, wtedy bicie tu i tu. Dobra, gramy ostro. Chcę otworzyć tego gońca. Na pewno ruchu E4 przeciwnik się nie spodziewał, ale po takim wybiciu jeszcze mam możliwość wybicia skoczkiem na C4. Wprawdzie otwieram linię C, ale nie oddaję pionka. Też są ciekawe rzeczy. Zbił i teraz właśnie teraz trzeba podjąć ważną decyzję. Bicie i tu. Pionek będzie nietykalny. On zagra tak, ja zagram tu, żeby wejść tam. Zawsze ma F6 niestety. Tutaj. Tu się będzie broniło.
Są ciekawe rzeczy. Bardzo ciekawe. No, oczywiście zastanawiam się nad biciem tu, tylko ten mój skoczek po takim ruchu odejdzie. On zagra mi B4, bardzo nieprzyjemne. Dobra, lecimy z tym tematem, co sobie wymyśliłem wcześniej, czyli oddanie pionka i ruch D5, otworzenie gońca. Zdecydowanie. Ruch G6 w tym pomógł, znaczy sprowokował też do tego, żeby tak zagrać. I zobaczymy. Pionek na razie mniej. To sporo. Oczywiście, tutaj będzie ruch mógł. Co? Hetman F5? Dziwne. No to Hetman D2. Hetman D2 od razu grozi taki ruch z opcją wzięcia tego. B5 też ciężko zagrać, bo tu jest strzałka. I teraz pytanie, kto ma. Ojejku, nie widziałem tego. Znaczy, ja nie tracę Hetmana, tylko będę musiał go wymienić. Ojej, nie widziałem E3, ależ się zagapiłem. Mógłbym też D6 zagrać po prostu. No to tutaj. Wiecie co? Taka opcja jeszcze jest ciekawa, bo nie wpuszcza wieży, tylko że on zagra tak i będzie miał opcję tutaj. Zagram tu, on da mi szacha, tu, wymiana i tu, i tu. Blisko remisu. Tu nie czuję się jakoś źle, tylko pytanie właśnie, on zagra tak, ten goniec tam nie będzie mógł. Dobra, jak zagram tu, on zagra tak, ja tak. On mi weźmie tu pionka, tak, szach. Będzie stał aktywnie. Raczej goniec F6, tu. Ewentualnie tu. Ale nie, bo on wieża E1. Co tu? Tu. Król do góry. On zagra tak. Garek będzie też bardzo niebezpieczny. Dobra, idę w ciemno z gońcem na F6. Ewentualnie po takim ruchu zagram tu, on mi da szacha, ja pójdę tu. I zobaczymy, co dalej. Bo będę miał opcję taką szybką, jeżeli wieża wejdzie tu i tu. Ten pionek też będzie niebezpieczny z gońcem na F6. To na pewno trochę paraliżuje przeciwnika. W tym momencie mam 5 pionków, on ma 7. Różnopolowe. No tak, bo on wieża E8, dobra. No nie mam wyjścia, muszę zagrać tak, tego pionka pilnować. On da mi szacha, to jest oczywiste i król idzie tutaj do góry. Bo tego pionka nie mogę oddać. Tu i tu, ale wtedy będzie miał taką akcję. Może królem zejść. Chodzi o to, ha, że on zagra tu i tu i tu nawet. Tu. To może mieć sens. To może mieć sens. Poczekajcie, liczę tak. Liczę tutaj sobie zagranie. Wieża E8. I do góry. On da szacha. Ten mój król będzie się tu plątał strasznie. No bicie. Bardzo niebezpiecznie jest. Zawsze się mogę zasłonić, ale będzie szach. Ja pójdę tu. On znowu da szacha. No właśnie, i taki może być wieczny remis. Troszeczkę. Wieża D2. No tu po wybiciach ten pionek mi spada. Czy król C1 ma sens? Wiecie co? Chyba tak. Bo tak, jeżeli on tu, ja tak, on zbija, ja tak. I ta wieża ma problem. Wieża ucieknie. Powiedzmy tu, żeby pilnować D8. I tutaj. Aha, bo tam będzie groził mat. Dobra, idę królem na C1. Niech będzie. Czyli wracam. Bo teraz mam konkretne zagranie. Tu i tu. Ciekawy jestem, jak on się od tego jest w stanie wybronić. I czy jest w ogóle w stanie się tego wybronić. Możliwe, że od razu mogłem tam zagrać tak? Chyba nie, bo tutaj mógłby zbić. I ta wieża miałaby problem. A tak ta wieża zawsze tego pionka podważa. No oczywiście istnieje jeszcze jakaś taka opcja goniec na H4, ale nie wydaje mi się, żeby to było dobre, bo ja nie chcę tego pionka tak po prostu na sucho zdobywać, tylko robić karierę tym pionkiem D5.
5. No właśnie, taki ruch to tutaj to zawsze bicie tym. Idę pionkiem. Liczymy tak, tak i tak. No dobra, pionek D6. Jest bardzo szybka akcja. Goniec jeszcze fajnie pilnuje. To znaczy tak, jak on zagra tak i odbije gońcem, to nie będę pilnował D8. Ale po tym ruchu ja mogę też zbić pionkiem. No, wejście takie nic nie daje. Tu jest wszystko ok. Goniec jest za wolny, nigdzie nie wchodzi. Wchodzi. A goniec tu wchodzi. Aha, ale goniec wejdzie tutaj. O rety, goniec na E4. Gońca na E4 nie przewidziałem. A tu bije tym. Tak jak mówiłem. Goniec E4 to jeszcze mi wydłużył tutaj króla na B1. Poczekajcie, goniec E4. Tu, tu i tu i tu. Goniec E4, tu, szach, tu. Gdziekolwiek on nie zagra, to ja mam król A1. Tak, bicie, król A1, bicie, król B2. Tak, i wygrywam. Dobra, młynek u niego też nie działa. No to są już takie konkrety, gdzie trzeba mega liczyć, słuchajcie. No mega trzeba to wszystko policzyć wtedy. Ale w tym wypadku wydaje mi się, że no co, no, on próbował otworzyć linię dalej myśli, więc chyba to u niego nie działa tak jak należy. No i cóż, wydaje mi się, że jesteśmy w domu. Jeszcze takie bicie liczymy jeszcze raz. To jest szybkie D7, bo od razu jest atak na wieżę. Dokładnie, potem jest D8, bo to jest groźba jeszcze mata. Goniec F6 musiał być dobrym posunięciem. Sprawdzimy sobie to za chwilę w analizie. Zobaczcie, partia bardzo krótko trwała. Znaczy trwa, no 27 ruchów dopiero ma, ale on już zmierza do końca. Strasznie ciekawe rzeczy tutaj się porobiły. Goniec na C6, czyli próbuje przeciwnik oddać materiał. Ok. No muszę zagrać D7. On odbije, czyli straci gońca, ale goniec broni tu zawsze. Wrócę wieżą. Ok. Ok, to figura więcej. Takiego ruchu trzeba się obawiać. Zawsze wracam. Dobra. Wracam. No wracam, tak? Muszę wrócić. Wracam, bo tutaj groził ruch. I teraz co? Wystarczy zagrać tutaj i wybić pionka. Takiego ruchu się obawiamy? No nie, bo mogę tak po prostu zagrać. On nie zdwoi wież tutaj na dwójce, bo dostanie tam plombę na D8. Dokładnie. I wracam sobie tutaj i odbijam pionka. Tak, z figurą więcej. Możliwe, że ta droga też jest dobra. Co tutaj? Co mi grozi? Tu łapię wieżę, co? A nie, nie łapię, bo jeszcze ma B5. Ale jak sobie zagram na przykład tak, nie, moment, zbiję. On zagra tu, to ja mam szach. Dobra. Zbijam, bo mam opcję wieża D8 z wymianą. Zawsze wieża D6 też mogę obronić. Tak, wieża tu ucieka gdzieś tam. No dobra, to jest figura więcej. To jest techniczna pozycja. To chyba nawet tu. Po prostu skrobię pionki. Tu się zasłaniam. Jeżeli tak, to wieża D2. No właśnie, jest czysta figura więcej. Żadnej kontry. Gdzie co? No, nie wiem, co by tu powiedzieć. Ja jestem zadowolony z tej pozycji, z tej partii. Zaraz sprawdzimy, czy to wszystko było tak, jak sobie myślałem. Sprawdzimy oczywiście z silnikiem za moment, jak to wyglądało. No i tutaj też już naciskamy. Przeciwnik chyba nie ma jak się obronić nawet. Ok. Sprawdźmy analizę, jak to wyglądało. Tu jest jeszcze ok.
Dobra, teoria można powiedzieć. A3 chyba trzeba było, jak widać, grać od razu. Ja zrobiłem długą. No jak to u mnie zwykle bywa. Wariactwo. Jest D5, A3. No gorzej mam. Mam gorzej. Ja czułem, że tu jest coś nie ten, ale... Właśnie dziwię się, że tu nie zbił bicie. Wieża C8, co nie? To by było dobre dla niego, bo on otwiera gońca. No zagrał gorzej. Skoczek poszedł. Ja zbiłem. No i tak u niego jest spoko. Bicie pionkiem słabe. Goniec, jak się okazuje, jest lepszy. Figura wchodzi po prostu do centrum, co? Ciężko to wyjaśnić, tak na szybko mówiąc. Ale bicie pionkiem, no takie naturalne się wydawało. Skoczek E5 oczywiście. No A5 mnie zdziwiło, posunięcie. Aj, wiecie co, nie zauważyłem prostej rzeczy, zobaczcie. Bo ja zagrałem teraz gońcem na F5. Nie, król B1. Król B1 złe. Tu jest opcja bicia. Jeżeli zbija skoczek, to ja mam bicie na H7. Jeżeli zbija hetman, to ja mam bicie tutaj i biję skoczka. Potem tam. Nie zauważyłem tego prostego motywu, to białe to już są lepsze. Okej, okay, no poszło tak, tak. Człowiek się uczy całe życie, jak widać. G6 i teraz mnie zastanawia. Skoczek zbił, goniec zbił dobrze, skoczek. I zagrałem A4. No silnik nie lubi tego ruchu. Ale zobaczcie, silnik tego ruchu nie lubi, bo pokazuje B5, żeby grać tu szybko. I to by było słuszne, bo ten pionek D5 jest nieważny. A zobaczcie, a człowiek się skusił na to, żeby jednak wziąć pionka centralnego. No tu koń C4 jest analizowane, ale mnie jednak jeszcze kusiło jeszcze takie zagranie, tak? I D5. No właśnie, jest minus 1, ale weź człowieku, zagraj dobre ruchy. Silnik wie jak zagrać. No i zobaczcie, tutaj przeciwnik powinien grać B5 mimo wszystko. Nie chce się już takiego ruchu zagrać, bo nie ma od razu B4. To znaczy, wiadomo, że nie chce się. No można, tak? Tylko to już tak wygląda trochę, że ja gram tu, zaraz tu i się człowiek boi tam mata, co nie? To takie jest psychologiczne fajne zagranie. A on zagrał hetmanem. Ja zagrałem gorzej. No właśnie, bo ja tutaj nie zauważyłem. Ale no wyszło już przymusowo. Poszło E3, no właśnie i hetman wrócił. Tego nie zauważyłem. Prosta rzecz, a czasem po prostu umyka, tak? I bicie tu. No jest minus i pół. Goniec F6. No dobra. Co on powinien grać? Jest minus i pół. Strasznie ciężko ocenić taką pozycję od razu, wiecie? Silnik to robi błyskawicznie. Wieża z F na C8 pokazuje. Po takim ruchu ja bym grał tak. Z miejsca. On wieża C5, czyli na tego pionka, podważać tego pionka. A, no i silnik mówi, żeby jednak zbić tu i walczyć o remis bez pionka. Bo jest dwóch nawet. A jakbym zagrał tak, to co on ma? Tutaj szacha. No ja bym królem na pewno podszedł, raczej. Coś takiego. Ciężka do oceny. Powiem wam, że to jest też jakiś atut białych, na pewno. Goniec E7. Tego pionka pilnuje, to jest jakiś atut, to nie jest takie oczywiste, jeszcze wchodzi w grę bicie tutaj, tak patrząc intuicyjnie, nie wierzę silnikom. Tak, tak, i król C1, wieża D2, a poczekajcie, bo dlaczego tak nie zagrałem? Aha, bo nie chciałem, żeby pionek mi tutaj poleciał na D5, okej, w takim razie tak, tak, wieża C8, D6 i goniec E4. To jednak mówiłem, że to jest ok. No tak bym grał. I co? I wieża F8 z remisem? Wow. A, tutaj. Dorobienie hetmana, szach, tu i wieża D2. I jeżeli tu, to co? To on tu. Tu, tu, tu i tutaj. I z remisem takim trochę, nie? Ale wariant. Ale wariant. Znaczy z remisem nie wiadomo, bo tu są dwa pionki. No ale prawdopodobnie remis. Prawdopodobnie. Ale wariant. Wow. No tak, to jest mocne liczenie. Goniec E4 przeoczył gość. Poszło C3, bicie. No i tak, i goniec tutaj teraz na C6, D7. To już wykończenie. Bardzo ciekawa w ogóle końcówka. Taka niełatwa bym powiedział. Tu już jest easy. Okej, okay, i tu już się partia skończyła. No cóż, słuchajcie, moi drodzy, no wyszło jak wyszło. Myślę, że dzisiaj lajtowo, jedna partyjka z taką analizą trochę dłuższą. Zapraszam, moi drodzy, jeżeli dotarliście już 13 lutego na szkolenie o gambicie hetmańskim, ostre warianty. Zapraszam, można się zapisać na stronie szachuś.pl. Do zobaczenia, dzięki, cześć.